będę wam mówił, co zrobiłem. A później się dopiero zorientowałem, co zrobiłem, ale chłopak był przerażony, że go w ogóle gdziekolwiek znalazłem. No. W wojsku pamiętam, nie korzystałem z fali, ponieważ, znaczy korzystałem, ja się dałem przeciąć na ogona, dałem się przeciąć na wicerezerwistę, na dziadka i tak dalej. Zresztą byłem w jednostce, gdzie kapral to fala, a mnie to bardzo przerażało, bo kapral to nie fala i niech spierdala, tak było. A u nas niestety w jednostce kaprale byli falą w jego czołgu i tego. A jak ja, bo na początku oni mieli bardzo problem z tym, bo ja już bo na unitarce, jak jesteś na unitarce, a więc tak, takim szkoleniu do przysięgi, to nie wolno cię ukarać, a więc nie możesz siedzieć w areszcie. No chyba, że już nie dają sobie z tobą rady. Wszystkie samowolne oddalenia są traktowane przed przysięgą. Dzień dobry. Dzień dobry, kiełbasa. Są traktowane jako inaczej, nie? No więc ja z tego korzystałem do czasu przysięgi. To był miesiąc unitarki. Później wywieziono mnie na szkołę podchorążych do Piły i tam tą unitarkę miałem spędzić, ale niestety w tej Pile muszę odwiedzić to miejsce. Tam już jest teraz osiedle mieszkaniowe. I tam nie skorzystałem z tego, bo chcieli na siłę ze mnie zrobić podchorążego, ale ja nie chciałem. I tak dalej, tam sam. No więc, tak jak mówię, że tak to było, straszna rzecz. Ja teraz, jak przypominam sobie to wojsko, szczególnie to wojsko, to ja tak tam w dupę dostałem, i to z własnej woli, bo kurde, że to był chyba najgorszy okres w moim życiu, chociaż tak jak mówię, że to leciutko ja to traktowałem, bo gorsze rzeczy przed wojskiem miałem i gorzej to wszystko wyglądało. Muszę tu wyprzedzić, żeby mi pan po szybach nie napierdolił, ale tego każdemu powiem, że czas w wojsku to stracony, że żołnierze, którzy teraz są w wojsku, to jest bic na wodę, fotomontaż i tak dalej, no ale to tak. Słuchajcie, ja w wojsku cały czas siedziałem w areszcie, cały czas straszono mnie tym, że rodzina i tak dalej, że mnie załatwią, że dostanę dożywocie za to, co robię. Rozumiecie? Oni zobaczyli, że nie mogą mnie zastraszyć, że wszystko to, co ze mną mogą zrobić, to ja to olewam, że to jest dla mnie szczególnik. Pamiętam, jak wychodziłem z wojska, apel pułku był, bo to były wyjścia takie, no, skończyło się żołnierzom służba wojskowa, no i był apel pułku robiony i dowódca pułku żegnał tych żołnierzy, wszyscy zadowoleni i tak dalej, no bo każdy wychodzi. I pamiętam wtedy słowa majora, bo to był major chyba dowódcą pułku wtedy, że powiedział tak przy całym pułku, że zaczął się dla niego najlepszy okres w jego życiu, bo szeregowy kołodziej wychodzi na wolność. On nie musi się nim martwić. Nie musi się nim martwić. Niech on sobie już idzie stąd piździec. Niech idzie w cholerę, bo cała ta dosługa, dlatego, bo ja tę dosługę spędziłem w jednostce, w której służyłem. Cała ta dosługa to jedno pasmo nieszczęść.
Nie, no Piotrek nie był ze mną w wojsku. Ja później, jak już robiłem dosługę, to dostałem robocze ubrania, dostałem drabinę, dostałem wiadro, jakiś pędzel i tylko prosili mnie o jedno, żebym codziennie wieczorem odbijał się na apelu kompanii albo apelu dosługi, żeby oni nie mieli problemu, że wieczorem jestem na terenie jednostki. A dosługi miałem prawie 260 dni. Troszeczkę mniej mi później tam to urwali, to w związku z tym, że pobór wychodził, ale tyle miałem dosługi. Ja na 2 lata, a więc na 720 dni, prawie 300 dni w areszcie. A później to już miałem bardzo dobrze, bo w tym areszcie byłem fryzjerem, później malowałem chusty, ale wiecie, sam już później jeździłem do aresztu. Wiecie, do jakich paradoksów dochodziło? Że dostawałem pajdę od dowódcy batalionu 10 dni dostawałem od dowódcy batalionu, bo od dowódcy kompanii 7 dni, a od dowódcy pułku 14 dni. Ja dostawałem pajdę od dowódcy batalionu i ja wsiadałem w tramwaj i jechałem do aresztu tramwajem sam, bez eskorty, bez żadnej warty. Jechałem tam, pukałem w bramę, dawałem kwity i tyle. No. Oni już przestali mnie traktować poważnie, a wtedy, kiedy najbardziej nawywijałem i znalazłem się w Warszawie w gmachu Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, bo tam właśnie trafiłem, bo posłuchajcie, poleciałem w politykę, a więc poleciałem na zasadzie takiej, że jestem pacyfistą i to wojsko nie po drodze mi i tak dalej. Poleciałem w politykę, to pamiętam, jak pułkownik Żak w Głównym Zarządzie wsadzili mnie do kazamatów pod placem tym, gdzie jest pomnik żołnierza. Tam są areszty, te cele są cholernie niedobre i tam aresztem zajmuje się kompania honorowa garnizonu. Ci ludzie z kompanii honorowej garnizonu wtedy byli zajebiście ambitni, dlatego że stanie pod pomnikiem było dla nich honorem, zmiana warty i tak dalej, to było dla nich honorem i oni się czuli bardzo ambitni. Zresztą byli dobierani według specjalnych zasad i każdy, kto nie chciał być żołnierzem albo coś nawywijał, był dla nich, kurwa, wrogiem. To takie, tacy młodzi aparatczycy, nie? W kompanii honorowej garnizonu warszawskiego właśnie tak ci żołnierze mieli taki zaszczyt, no. A taki jak ja, to był zwykłym śmieciem i szweją. I przecież parę razy zapomnieli dać mi jeść, parę razy zapomnieli dać mi pić, bo tam wszystko na zawołanie, wiecie? Tam cały czas trzeba było prosić o coś. I wtedy, kiedy pamiętam jak dzisiaj, taka wielka sala przy sali, w tej sali taki wielki stół, ja tam wchodzę i siedzi kilku oficerów. Nie, wtedy o szpiegostwie nie było mowy, dlatego że jedyną formą szpiegostwa to było szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego. Zresztą obowiązywała mnie przysięga wojskowa na honor Związku Radzieckiego. Ale posłuchajcie, wchodzę do tej sali i tam siedzą ci oficerowie, polityczni oficerowie, to był Główny Zarząd Polityczny. I pamiętam, ten pułkownik Żak do mnie mówi tak, obywatelu czy nie, to nie, obywatelu chyba, szeregowy, dlaczego nie chcecie służyć w wojsku? A jeszcze miałem wcześniej taką rzecz, że tam wybierali, żeby żołnierzy do obsługi imprez z papieżem. Zobaczcie, jak polecieli, kurwa, cwancykiem.
polityczny na kompanii zapytał się o to, jaki żołnierze mają stosunek do papieża, nie? No i ci, którzy mieli dobry stosunek do papieża, nie pojechali obstawiać imprezy papieskiej. Nie pojechali, bo mogliby posłuchać z tego słowa papieża, ale dobra. No i ja mówię, że nienawidzę wojska, nie chcę być w wojsku, nie chcę strzelać do ludzi. To nie moja bajka, to całe wojsko. A poza tym mam rodzinę, zostałem zabrany z domu na siłę do wojska. Nie widzę tutaj żadnego zaszczytu. Poza tym mówię do niego, że to, co się dzieje na jednostce, to w ogóle nie licuje z honorem armii i tak dalej. Ci żołnierze zawodowi to tacy a tacy, nie? I oni tego wszystkiego wysłuchali. Jeb mnie z powrotem do tego aresztu, a później pamiętam, zawieźli mnie samochodem do Szczecina, zawiózł mnie taki żołnierz do Szczecina i tam dostał dowódca pułku, a jedziemy na Mazury, i tam dostał dowódca pułku, słuchajcie, wytyczne od pułkownika Żaka, wytyczne takie, że codziennie, słuchajcie, do dyżurny albo podoficer miał mnie zapytać, czy ja chcę pojechać do domu, do rodziny. Codziennie musieli mnie pytać. Wyobrażacie sobie, jaka to potwarz dla nich, kurwa. Oni, żeby wyjechać do domu, to musieli, wiesz, albo dobrze strzelać, albo tam gdzieś, kurwa, wiecie, punktować u dowódcy kompanii, a ja nie musiałem nic. Nie musiałem nic. A najgorsze było w tym wszystkim to, że jak ja powiedziałem, że nie chcę jechać, bo ten pułkownik Żak załatwił mnie moją własną bronią. Bo dla mnie ucieczki z wojska to było coś, co się realizowałem. Ja się cieszyłem, że a macie, kurwa, teraz zobaczcie i chuj, nie ma mnie, a i mnie nie złapiecie. Wtedy WSW działało na innych zasadach. Wtedy WSW działało na innych zasadach. Potrafili cię zbić, zlać i upodlić. Mnie w kajdankach przy kuli pociągiem wieźli, ale sobie myślę, chuj wam w dupę, przeżyję, dam sobie radę. I ten pułkownik Żak załatwił mnie swoją własną bronią, a więc zobaczcie, jak mądrze załatwił. Ja do końca życia będę pamiętał tego pułkownika, że po prostu wybił mi ucieczki z głowy moją własną bronią. Znudził mnie tym, no. A najfajniejsze byli trepy, bo jak dowódca kompanii zapytał, jak dostał wiadomość od oficera dyżurnego kompanii, a więc kaprala, pod oficera dyżurnego kompanii, że ja nie chcę jechać do domu, to oni byli w trwodze. Jak to nie chce jechać do domu? Przecież, kurwa, on może jechać, kiedy chce. To była taka właśnie rzecz, ale ja później znowu zacząłem się tam oddalać samowolnie, bo tak się to nazywa. I chuj, cała ta praca pułkownika Żaka poszła. Poszła na marne. Nic mnie tak nie cieszyło, jak ucieczka. Słuchajcie, czas rozruchu w Szczecinie, pacyfikacji Stoczni Szczecińskiej, czas, kiedy wojsko chodzi w moro, kiedy mają broń przy sobie i tak dalej, to ja co robię? Zabieram dowódcy kompanii mundur, zabieram wszystko, mapnik, kurwa, pustą kaburę, bo broni nie było. Zabieram to i przez piorunochron z pierwszego czy z drugiego, już nie pamiętam, piorunochronem uciekam z tej jednostki. Słuchajcie, przeskakuję przez płot. Nie! Zanim doleciałem do płotu, słyszę za mną takie co? Hrabia! A ja miałem pseudonim Hrabia w wojsku, dlatego że tam nic nie robiłem w tym wojsku. Ja się rozglądam, patrzę, a tu mój kolega mówi, weź mnie ze sobą, a ja do niego mówię, no dobra, ale co, pokaż, jak jesteś ubrany, no moro ma, wszystko. Ja mówię, tu dopinaj opinacze elegancko i mówię, leć na kompanię i zapierdol kapralowi pagony
bo nie możesz jako szeregowy ze mną iść, bo jestem kapitanem, jestem porucznikiem, to musisz być kapralem. No i dobra, poleciał, zajebał jakieś pagony z kurtki, bo spał. I razem ruszyliśmy na Szczecin. Słuchajcie, żołnierze nam salutowali, no bo to wszystko w moro, w mundurach moro, bo był stan wyjątkowy. I pamiętam, jak dziś przyjechałem do siebie, do Bliżyn. Tam pogoniła mnie milicja z WSW, ja uciekłem i to w bardzo takim spektakularnym sposobem. Słuchajcie, siedzimy sobie z tym moim kolegą, oglądamy telewizję, wbija WSW i milicja. I ja już nie wiem, co zrobić, ale co się dzieje? Obraz Matki Boskiej chodzi po wsi, rozumiesz? I akurat u nas w domu ten obraz Matki Boskiej, bo to tak dawniej było, że przetrzymywano ten obraz wieczorem, przychodził całą noc, tam się modlili i rano odchodził gdzie indziej czy coś. I ja jeb za ten obraz. Ten mój kolega, niestety, on z gór pochodzi, znam jego nazwisko i tak dalej, nie zdążył. Jego zabrali, a ja za tym obrazem stoję, nawet powietrza nie łapałem. Przetrzepali całą chałupę i mnie nie znaleźli. Ja wtedy łup do Łodzi, szybciutko. Tam w Łodzi ostro balanga i tak dalej, różne takie dziwne rzeczy. I na końcu złapali mnie przy Łodzi Fabrycznej, przy starym dworcu Łódź Fabryczna. I zawieźli do garnizonu, właśnie przykutego do tego. Mam gdzieś do barierki w pociągu. I posłuchajcie, co się okazuje. Zabrali porucznikowi Kosajdzie, bo tak się nazywa porucznik Kosajda. Nienawidził mnie jak psa. Karierowicz jak skurwysyn. Zabrali mu miesięcznik. Opierdolili, że ukradł mu szweja mundur. No praktycznie mało brakowało, żeby go zdegradowali i wyrzucili z kompanii. Nienawidził mnie jak psa za to, co mu zrobiłem. A jak wróciłem, powiedziałem, że mogę mu koszulę uprać. Taka, wiecie, khaki koszula. Tak było. Możecie Eli spytać. Słuchajcie, ile Ela dostawała pism. Mój ojciec musiał jechać do jednostki, zapłacić 600 zł za mundur, który sprzedałem na wódkę na poligonie. Obudziłem się w samych kalesonach w świniarni, kurwa. A później dopiero zobaczyłem, dowiedziałem się, że bo jakbyście pojechali na poligon, to jakbyście zobaczyli domy ludzi, którzy mieszkają w Drawsku Pomorskim na terenie poligonu, to byście zobaczyli, że tam jest wszystko wojskowe, od prześcieradła, poduszki i tak dalej, tam wszędzie były stemple wojskowe. Ci ludzie pędzili bimber i przyjmowali żołnierzy. Ja tam pojechałem z kolegą, poszliśmy, uciekliśmy oczywiście. I pamiętam, jak dzisiaj, to była zima i pomału sprzedawałem za bimber wszystko, co na sobie miałem, a więc pałatkę, tam tą kurtkę, behatkę, jak to się nazywa i tak dalej, do samych kaleson, rozumiecie? Sprzedałem wszystko, budzę się rano, znaczy budzę się, no coś mnie budzi, patrzę, nie wiem, co jest grane, ciepło, elegancko, rozglądam się dookoła, jakaś słoma, kurwa, dalej świnie jakieś, ja mówię, co się dzieje? Okazuje się, że przez wybite okno chyba mi było zimno, wbiłem się do świniarni i tam przespałem się chyba razem ze świniami, no nie wiem. I posłuchajcie, i teraz idę do tego gospodarza i mówię, panie, gdzie ja jestem? A on mówi, 10 kilometrów do Okonka mam. Ja mówię, no to co zrobić, bo ja nie mam nawet w czym iść. A to nie było tak, że telefon komórkowy i tak dalej, zadzwonili i tak dalej. Gościu musiał iść do telefonu gdzieś, zadzwonić po milicję,
milicja zadzwoniła do wojska, wojsko przyjechało, ojciec musiał jechać później do jednostki, zapłacić za ten mundur 600 zł, pamiętam jak dziś. To jest dopiero. To są przeżycia, a nie jakieś tam kurwa honorowe warty i tak dalej. A na jednostce na Głębokim, bo to było niedaleko, pętla tramwajowa Głębokie i tam była restauracja, do tej pory chyba jest, i tam właśnie sprzedawano piwo. No i żołnierze podchodzili od strony lasu i kupowali tam to piwo, ale później tam skutecznie WSW tych żołnierzy pacyfikowało, więc padliśmy z kolegami na genialny pomysł. Wzięliśmy białą farbę, pomalowaliśmy pasy na biało, korpusówki WSW żeśmy załatwili z garnizonu, otok pomalowaliśmy na biało i zrobiliśmy patrol WSW, a więc we dwóch, ja i jeszcze kolega, szliśmy do tej knajpy i po prostu żeśmy zabierali, staliśmy w krzakach, słuchajcie, i jak leciał jakiś kot, bo to koty przeważnie biegały dziadkom po piwo, jak leciał jakiś kot, biegł jakiś kot z plecakiem, z piwem albo z czym cokolwiek, to żeśmy go po prostu łapali, zabierali to, co miał, kazali spierdalać ale się to też wydało, bo któregoś dnia wchodzimy tam do tej knajpy, a tam prawdziwe WSW i nas zawinęli, no. Kurwa, no nie było kolorowo. Ty wiesz, jak mnie męczyli? Strasznie mnie męczyli. Strasznie mnie męczyli. Człowiek by przyszedł do domu, posiedział w domu, to musiał służyć nie wiadomo po co i nie wiadomo komu. Moja słynna ucieczka ze szpitala na Karola Miarki, kurwa, w samej piżamie. Później odtwarzałem tą ucieczkę, jak pojechałem z Karolem. Nie wiem, gdzieś ten film był. Vis-a-vis szpitala, prokuratura wojskowa. A, no ale były czasy. To były czasy, to były czasy. A dzisiaj co to za wojsko? Co oni wiedzą? Ten sam sprzęt. Tam w gazetach. Pamiętam taką sytuację. Do dowódcy garnizonu, do raportu, dowódca garnizonu, raport dowódcy garnizonu, jak szedłeś do dowódcy garnizonu, do raportu, to jedynie oddział dyscyplinarny, to już miałeś na pewno przybity, to wtedy nie był Orzysz, tylko to było Jaromin, taka miejscowość, zaraz za Szczecinkiem, no, gdzieś tam blisko Szczecina, no, ten Jaromin, i pamiętam, na Karola Miarki miałem się zameldować z dowódcą politycznym, z oficerem politycznym pułku, a więc tak zwanym polidrukiem, bo tak się to nam na to mówiło, polidruki, i z tym właśnie polidrukiem w stopniu pułkownika. Słuchajcie, majorem był dowódca pułku, a polidruk był pułkownikiem, i to przecież wszystkim wiadomo, że oficer polityczny rządził jednostką, a nie dowódca pułku. I pamiętam, jak dzisiaj ten pułkownik Korzeniak się nazywał, pułkownik Korzeniak, stary frontowy oficer, który rozumiał żołnierzy. I pamiętam, jak dzisiaj ten pułkownik Korzeniak mówi tak: słuchaj, prokurator wojskowy, a więc dowódca garnizonu, jest starym frontowym oficerem. Musisz... Jedynie, co ci może dupę uratować, to musisz... Ten pułkownik Korzeniak miał wtedy jakieś ponad 50, 60 chyba lat nawet. Jedyne, co możesz zrobić, to wejść, pamiętaj, musisz zrobić na nim wrażenie. Wchodzisz z przytupem, bo to wtedy jeszcze teraz w wojsku tego się nie praktykuje, tego tak zwanego przytupu, a więc musiałeś strzelić obcasami na baczność, szybciutko się zameldować i
i to miało być to wrażenie na nim. I ja na tej ławce mówię, no może ma rację na tym korytarzu. Pozwiedzałeś sobie Szczecin. No kurwa, ja na tym Szczecinie to latałem na tych samowolkach ciągle. Opowiem wam później jeszcze parę historii. I słuchajcie, ja sobie wziąłem to tak do serca i mówię, dobra, tak zrobię. Może mnie nie wyślę. Ja ty, słuchajcie, drzwi otwieram i chciałem z przytupem to zrobić. Wlazłem na chodnik, bo to był taki chodnik, który prowadził do biurka od drzwi. Na tym chodniku się poślizgnąłem, wyjebałem się do tyłu, rozumiesz? Pojechałem jeszcze trochę do przodu, mało mu nie wjechałem pod to biurko, a on wstał i zabrać mnie to gówno stąd! Myślałem, że pułkownik Korzeniak zemdleje na tym kurwa korytarzu, jak usłyszał, jak tamten drze mordę, ale to tak darł mordę, zabrać mi to gówno stąd. Ja tak się zbieram, mówię, o już ładnie, kurwa. No i rzeczywiście dostałem ostro. O, panie, kurwa, ja rozumiem, ale tak się nie robi, panie ze Skody, tak się nie robi. Słuchajcie, ja już wiedziałem wtedy, że mam przejebane. Korzeniak to dał mi on miał taki nesesem, taką aktówkę ze skóry, dał mi ją, bo musiał iść zaraz za mną tam wyjaśnić pewne sprawy. To powiem wam, że bardziej się bał jak ja, a ja siedziałem z tą jego aktówką i tego. Dostałem miesiąc oddziału dyscyplinarnego, ale bardzo dobrze się okazało, bo ja w tym oddziale dyscyplinarnym prawnie być nie mogłem, ponieważ już wtedy miałem kategorię A3 z A1, z bitumina A3 i niestety w oddziale dyscyplinarnym nie mogłem. Wywieźli mnie do Jaromina, ale nie brałem udziału w żadnych czynnościach tamtych żołnierzy. Widziałem, jak ich się tam szkoli, no szkolenie, przy pomocy szkolenia po prostu dawało się tam w skórę. Ty i ja wróciłem z powrotem na jednostkę, ale wtedy już korzystałem z tak zwanego statusu tygrysa. To znaczy kogoś, kto był w jednostce dyscyplinarnej i praktycznie nie musiał być przecinany ani tam obcinany. To byli tak zwani tygrys. Tygrys to znaczy ktoś, kto wrócił z oddziału dyscyplinarnego i nie podlega tam fali, nie? Z reguły tygrysy się w nic nie wpierdalały, ciągle tylko areszty. I takie to były czasy. Nigdy nikomu w wojsku nie zrobiłem krzywdy. Teraz sytuacja, pacyfikacja stoczni szczecińskiej, jakieś rozruchy i tak dalej, pododdział alarmowy, kurierzy, powiadamianie oficerów o tych alarmach i tak dalej. No i ja w Parku Arkońskim, warta w Parku Arkońskim, a więc posterunek trzech żołnierzy, ostra amunicja, bo to była, dzisiaj można by było powiedzieć, czerwony alert, nie? Ostra amunicja, wszystko w gotowości bojowej. I tak stoimy w tym Parku Arkońskim, stoimy, nagle podchodzi do nas starszy człowiek, taki może starszy jak ja, około 60. I mówi, panowie, słuchajcie, ja przyjechałem tu do syna z bardzo daleka, no niestety jest taka sytuacja, jaka jest. Przywiozłem mu tutaj taką paczkę i tak dalej. Pamiętam, jak dziś to był Jarzębiak. I mówi, mam tu wódkę i może byśmy się napili, bo chciałbym się z wami napić, tak jakbym z synem pił. No, no i oczywiście nie ma problemu. Pan sobie tu usiądzie na ściółce i będziemy tutaj zaraz rozmawiać. Ja pamiętam tylko z tego wszystkiego, że ten Jarzębiak tak mi walił w łeb, że doszedłem do wniosku, ja już tą historię opowiadałem, ale opowiem tym, którzy nie słyszeli. Doszedłem do wniosku, że trzeba by tą broń gdzieś schować, bo jak ja się opiję, to różnego rodzaju dziwne rzeczy mogą się stać. No i zakopałem tą broń w ściółce i dalej do melanżu i pamiętam, jak dziś budzę się
na mojej jednostce, w mojej jednostce się budzę, kac straszny i natychmiast jak się tylko obudziłem od razu do dowódcy batalionu. Major Korzeń, nie Korzeń, major Sauter się nazywał, major Sauter. To był bardzo dobry chłop, tylko on wiedział, że ja świruję, wiedział, że ja, ale nie przeszkadzał mi w tym. I mówi, słuchaj, gdzie jest broń? Ja sobie kurwa odtwarzam i wiem, że ja tej broni tego. Mówi ty do mnie, słuchaj, teraz pójdziesz siedzieć i to kurwa na poważnie. Nie ma o czym mówić, dopierdolą ci pajdę. Słuchaj, wiesz jaki mamy, jakie są czasy, a ty zgubiłeś broń. No ja mówię, majorze, dobra, to ja to wszystko muszę sobie otworzyć. I wiecie, co mnie uratowało? Uratowało mnie to, że chcieli tą sprawę załatwić w jednostce. Trepy na tyle się obawiały tego, że ta sprawa rozejdzie się na garnizon, albo nawet i do dywizji, że jak to, w takim czasie żołnierz, kurwa, gubi broń, to przecież dostaliby strasznie po dupie. A więc już wtedy zauważyłem, że ten major chce to wszystko załatwić po cichu, żeby się to nie rozlazło i mówi do mnie, że nie mam innego wyjścia, musi się ta broń znaleźć, bo jak nie, to ja pójdę na pewno siedzieć i inni też. No i tak. No i wzięli kompanię saperów do tego Parku Arkońskiego i znaleźli tą broń. Wszyscy odetchnęli z ulgą, nie wyszło to poza pułk. Nie wyszło to poza pułk. Wszystko, wiesz, wygaszone, eleganckie. Takie to były czasy. Od czasów, powiem wam tak, od czasów mojego pobytu w wojsku nic się w wojsku nie zmieniło. Taki sam gnój, nie ma tam kurwa nic. Bieda aż piszczy. A bieda, jak widzicie, biedaki to się mówiło na tych oficerów, biedaki, zupaki i tak dalej. Bieda aż piszczy i tyle, nic się tam nie zmieniło. Wszystko jest kurwa na tak zwanych chujowych kwitach, wszystko jest na papierze, no. I tak to właśnie wygląda. No skąd wiem, że się nic nie zmieniło, bo zaglądam tam od czasu do czasu, bo widzę ten sprzęt, który stoi na forcie Czerniakowskim, a jest używany w wojsku. No, Adam Xer, ja wiem, że na pewno ty tam służyłeś na pierwszym odcinku i tak dalej. Miałeś woskę, miałeś wzorkę. A, to ja to znam, takie tematy. No nie wiem, miał dzisiaj jechać do Malborka, bo tam w Malborku coś się tam dzieje. Ty, jakiego nowego sprzętu, o czym tu mowa, kurde blade. No, jedyne jednostki specjalne, które rzeczywiście tam są dobrze uzbrojone i tak dalej, ale jaki nowy sprzęt, kurwa, jaki nowy sprzęt, jakieś produkowane na szybko wozy, które nie są sprawdzone nigdzie, no jaki nowy sprzęt, no o czym tu mowa, no. O, a co tak mi tutaj obraz zaczyna drżeć, falować. Ty, ja kiedyś miałem Jenny z Biodro napisać to wszystko, tylko że ja potrzebuję kogoś, kto by mnie posłuchał i to wszystko zrobił, rozumiesz?